Shalom Aleichem, a gut chodesh Adar. Witam Was w najlepszym, najweselszym, najbardziej imprezowym miesiącu kalendarza żydowskiego. Kiedy zaczyna się miesiąc Adar, zwiększamy naszą radość. Ten cytat z Talmudu zna prawie każdy Żyd, bo Adar to dla naszego narodu bardzo ważny miesiąc. I ja Wam o tym miesiącu tu po hasycku opowiem. Polewamy Lachaim i jedziemy. Na start przejdziemy przez technikalia i później weźmiemy się za imprezowe sprawy i te najfajniejsze elementy. Nazwa miesiąca pochodzi od słowa Adir, co znaczy siła i moc. Adar to 6 miesiąc w kalendarzu i 12 miesiąc w Tojra. W kalendarzu gregoriańskim, czyli wiecie, w tym kalendarzu goisz, którego goim używają, Adar wypada w miesiącu luty i marzec i ma 29 dni. Jest to jedyny miesiąc w kalendarzu żydowskim, który może wypaść 2 razy w tym samym roku żydowskim. Już Wam tłumaczę dlaczego. Jest taka sytuacja, uogólniając mniej więcej co 3 lata, że mamy rok Shana Meuberet, czyli rok, który jest w ciąży. Wtedy to dokładamy dodatkowy miesiąc do naszego kalendarza i skoro Adar to taki dobry dla nas miesiąc, szczęśliwy i wesoły, to właśnie dokładamy jeszcze 1 miesiąc. Adar! A co? Kto nam zabroni, jak Hashem dał nam prawo regulowania kalendarza? Dzieje się tak dlatego, bo kalendarz żydowski jest kalendarzem księżycowo-słonecznym i żeby ta część księżycowa zgrała się z częścią słoneczną, to trzeba dodać 1 miesiąc, bo inaczej te części do siebie nie za bardzo pasują. Tak mocno to uogólniając, w takim ciężarnym roku mamy Adar Rishon, albo inaczej Adar Alef, albo po prostu Adar pierwszy i Adar Sheni, czyli inaczej Adar Bajs, czyli drugi Adar. Jeśli ktoś się urodził, tak jak jeden z moich synów w miesiącu Adar, to ma urodziny 2 razy, bo czemu nie? Jak się bawić, to się bawić. Przecież to jest wesoły miesiąc. Oczywiście nie ma obowiązku świętowania urodzin 2 razy. Każdy robi tak, jak mu w duszy gra w tym temacie. Wszystkie święta jednak i ważne daty są podwójne. I jeśli mamy rok z dodatkowym miesiącem Adar, to wtedy ważne daty i święta obchodzimy w tym drugim miesiącu. Symbolem zodiaku związanym z miesiącem Adar jest Dagim, czyli ryby. I dlatego ten miesiąc jest miesiącem płodności i błogosławieństwa. Miesiąc Adar jest uważany za miesiąc szczególny dla nas Żydów. Jest to miesiąc, w którym Hashem patrzy na nas bardziej łaskawym okiem. Więc jeśli ktoś Hazweshulem ma sprawę w sądzie, to lepiej, żeby tą datę ustalał na miesiąc Adar. Jeśli ktoś robi biznes, to niech ten biznes robi w miesiącu Adar. Jeśli ktoś ma coś ważnego do załatwienia, to niech tak ustala daty, żeby właśnie to działo się w miesiącu Adar, bo jest to miesiąc, w którym Hashem daje nam specjalne błogosławieństwa, daje nam trochę więcej niż w każdym innym miesiącu i trochę inaczej na nas patrzy. W tym miesiącu wydarzyło się bardzo dużo w naszej historii. Najważniejsze to śmierć i urodziny naszego mistrza Mojżesza. Urodził się on 7 dnia miesiąca Adar i zmarł 120 lat później. Dokładnie 120 lat później, bo zmarł także 7 dnia miesiąca Adar. W miesiącu Adar opuściliśmy Egipt, a że wychodziliśmy z Egiptu szybko, to nam chleb nie wyrósł i dlatego jemy maca. Ale o tym bez Rasa się będzie w następnym odcinku. W miesiącu Adar obchodzimy jedno z najważniejszych, a być może najważniejsze poza Szabasem, święto żydowskie. Święto upamiętniające wielki cud ocalenia narodu żydowskiego. Święto, które nazywa się Purim. I wiem, że wielu z Was słyszało już o tym święcie. Być może słyszeliście mity, być może słyszeliście prawdę. Więc sprawa wygląda tak.
Ester i Mordechaj mieszkają sobie w mieście Szuszan. Król zabija królową, bo ta nie chciała pokazać się nago na jego pijackiej imprezie, więc wybiera sobie na jej miejsce nową żonę, naszą Ester. Czego król nie wie, to to, że Ester jest Żydówką. Natomiast jego doradca o imieniu Haman... który jest narcyzem i antysemitą, planuje unicestwić cały naród żydowski, na co podstępem dostaje zgodę króla. Dzięki jednak interwencji naszej wspaniałej, pięknej królowej Ester, która jest Żydówką, tak jak mówiłem, karta się odwraca i dostajemy pozwolenie na bronienie się przed atakami. W ten sposób po krwawych walkach zabijamy ogromną ilość agresorów, którzy chcieli zabić nasze dzieci i usunąć z powierzchni ziemi naród wybrany. Natomiast doradca króla, który to wszystko uknął, Haman, dostaje bardzo ciężką karę. Zostaje powieszony wraz ze swoimi 10 synami. Dzisiaj na pamiątkę naszego zwycięstwa, na pamiątkę dumy, jaką czuliśmy po zwycięstwie, a tak naprawdę na pamiątkę cudu, który uczynił Hashem, żeby nas uratować, właśnie dlatego świętujemy hucznie i radośnie ten dzień. Zanim przejdziemy dalej, to tutaj samopromocja. Lubicie tajemnice? Mistycyzm? A co powiecie na proroctwa? Wiem, że lubicie. To zapraszam Was do posłuchania mojego podcastu o proroctwach związanych z nazistami, z Niemcami, z wojną i karą, jaka ich dosięgnęła. Zapraszam Was do podcastu o proroctwach, które pojawiają się w Księdze Ester, czyli księdze, którą czytamy, która opowiada o tym, co się wydarzyło w Szuszan i którą czytamy w czasie święta Purim. Czytamy tą księgę publicznie ze specjalnego zwoju, który wygląda trochę jak Tojra, z tym, że jest mniejszy. Link do podcastu znajdziecie w opisie tego odcinka, a jeśli chcecie posłuchać streszczenia Księgi Ester, takiego streszczenia trochę z przymrużeniem oka dla lepszego i przyjemniejszego odbioru, to link do podcastu też znajdziecie w opisie. Naprawdę polecam, bo wielu mi mówi i pisze, że są to naprawdę ciekawe i przykuwające uwagę podcasty. Na pamiątkę naszego zwycięstwa i tego, że w cudowny sposób Bóg nas uratował, w święto Purim robimy imprezę mocno zakrapianą alkoholem. Obdarowujemy się także drobnymi prezentami, dajemy datki charytatywne tym, którzy ich potrzebują, karmimy biednych i dalej pijemy. Alkohol to bardzo ważna sprawa, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o Purim. Alkohol pozwala nam zdjąć maskę, pozwala nam bardziej się otworzyć, co jest bardzo niebezpieczne, bo pijąc alkohol trzeba znać swoje granice, żeby tej maski nie zacząć zdejmować z innymi częściami garderoby. Mitem ogólnie panującym jest to, że w Purim trzeba się upić. Nie jest to prawda. Ale żeby goim myśleli, że to prawda, to się jednak upijamy i bardzo nam z tym dobrze. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wypić więcej alkoholu niż pijemy przy błogosławieństwie wina w Szabes i to już wystarczy. A błogosławieństwo wina w Szabes to jest po prostu jeden mały kubek wina. Dla jasności, judaizm, prawo żydowskie nie pozwala się upijać. Pozwala, a w niektórych wypadkach każe pić alkohol, żeby się rozweselić, ale nie można się upijać. My naprawdę pijemy bardzo często, przy każdej okazji, ale to nie jest takie picie, jak być może większość z Was zna i być może większość z Was uważa za prawdziwe picie alkoholu. Nasze picie alkoholu to pewnie nie więcej niż 50, może 100 gramów alkoholu na całej imprezie. Nawet na ślubach. No, chyba że w Purim. Wtedy pije się więcej, ale nie mówcie o tym nikomu. No, ale jak Purim, to pewnie niektórzy z Was chcą zapytać, czy wieszamy Hamana w Purim. Pewnie, że tak. Wieszamy wszystkich Hamanów. Nie tylko jednego. Wieszamy wszystkich Hamanów mentalnie. Wieszamy każdego, kto nas nie lubi. Wieszamy Hamana i jesteśmy dumni z naszego zwycięstwa nad tym mordercą.
no to trochę nauk chasyckich, bo mam dzisiaj ochotę Wam coś fajnego opowiedzieć. Pamiętacie powiedzenie, które pojawiło się na początku? Kiedy zaczyna się miesiąc Adar, zwiększamy naszą radość. Jest to cytat z Talmudu. Taki prawdziwy cytat z Talmudu, a nie tam jakieś bzdury rozsyłane po internecie. Nawet mogę Wam powiedzieć, że jest to cytat z traktatu Tanis i znajdziecie go na stronie 29 Aleph. Pytanie jest, po co zwiększać tą radość? Po pierwsze, żeby być szczęśliwym, ale przede wszystkim należy zwiększyć radość, jak zaczyna się miesiąc Adar, żeby lepiej uczestniczyć w świętach Purim i Pejsach. Właśnie wchodzimy w sezon wybawienia nas z niewoli i uratowania z pogromów. Wchodzimy w sezon, w którym uczymy się, co znaczy być wolnym człowiekiem. Gerer Rebbe uczył, że oprócz tego, że powinniśmy uczyć się o tym, co znaczy być wolnym człowiekiem, to przede wszystkim powinniśmy uczyć się i rozumieć, co znaczy wolność innych ludzi. Musimy uczyć się szanować wolności innych ludzi. Musimy nauczyć szanować się ich prywatności. Prywatność, zgodnie z prawem żydowskim, które mówi na ten temat, że jest to nie przywilej, a właśnie prawo dane przez Boga. Każdy ma prawo do prywatności, bo prawo mówi: buduj mur tak wkoło domu, żeby nie naruszyć prywatności sąsiada. W znaczeniu, nie zaglądać mu z tego muru w okna. Talmud nam mówi, żebyśmy zwiększali swoją radość. Jak jednak zwiększyć swoją radość, skoro radość to emocja wynikająca z sytuacji, w jakiej się właśnie znajdujemy. Radość jest bardzo trudno kontrolować. Często nie mamy wpływu na sytuację, w jakiej się właśnie znajdujemy. Talmud mówi, że każdy cadyk trzyma mocno w rękach swoje emocje. Każdy z nas powinien być panem swojego szczęścia i walczyć o to, żeby wynikało z tego, nad czym mamy kontrolę, a nie było zależne od czynników, na które kontroli nie mamy. Każdy z nas powinien mocno w rękach trzymać swoje emocje i umieć nimi rozporządzać oraz wiedzieć, jak i kiedy ich używać, żeby właśnie przynosiły nam same korzyści. Nawiązując do sezonu, jaki się właśnie zaczyna, sezonu wybawienia nas z niewoli i uratowania z pogromów, wolność powinna dać nam emocje, które przełożymy na radość. Powinniśmy czerpać radość z wolności. Pamiętajcie, hasydyzm to radość, hasydyzm to wolność. Wszelaka nietolerancja, dyskryminacja wśród ludzi bierze się z tego, że ktoś inny nie potrafi poradzić sobie z naszą wolnością, nie potrafi udźwignąć naszej wolności. Bierze się z tego, że ktoś nie potrafi pogodzić się, że my możemy być wolni, że my możemy być tym, kim chcemy, a on nie i jest uwiązany do ideologii, która nim rządzi i mu tą wolność odbiera. Dyskryminacja, nietolerancja to nic innego jak zazdrość o to, że ktoś jest inny, że ktoś jest wolny. Ślijcie w świat, niech ludzie uczą się hasyckiego podejścia do radości, wolności i tolerancji. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i bez rasa się. Jak wesprzecie kanał, to do zobaczenia w następnym odcinku o miesiącu Nissan. Ale żeby go nie przegapić, to musicie kanał zasubskrybować. Trzymajcie się, lachaim!